dokładnie. Ale wyobraża pan sobie wspólny rząd Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w przyszłości, jeśli nie będziecie mieć większości? Wyobrażam sobie zawsze współpracę, nie wiem czy wspólny rząd, ale na pewno współpracę. Wspólny rząd nie będzie potrzebny, bo wygramy większością bezwzględną, ale współpracę zarówno z PSL-em, jak i z Konfederacją. A wie pan, że pewność gubi niejednego? Jest pan pewny wygranej? Oczywiście, że tak. Natomiast idziemy na zwycięstwo. Po to rozpoczynamy już ostatni etap kampanii wyborczej. Sondaże są nam sprzyjające, są bardzo wysokie, wyższe niż w 2015 roku, kiedy mieliśmy bezwzględną większość i rosną. Natomiast współpraca z politykami Konfederacji, tam jest mnóstwo też dobrych, znakomitych polityków, jak i PSL-u w rozmaitych sprawach, tak jak była, tak i będzie absolutnie możliwa.